Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Jana Bochęciaka przed tą wolierą wielokrotnie już byliśmy filmować różne rzeczy, a przypomnijmy, jest to woliera, w której kolega Jan trzyma, to jest woliera dla gołębi rozpłodowych, ale nie tylko, bo tutaj też przechowujesz niekiedy gołębie, które masz od kolegów, którzy dali do sprzedaży. Między innymi mamy gołębie pochodzące teraz, które są na aukcji, wystawione od bardzo ciekawego hodowcy, mistrza Polski z tego roku z kategorii... Z 16 roku. Z kategorii M. I kolega się nazywa... Mieczysław Romka. Tak, i mamy te gołębie. Cena jest bardzo okazyjna. Hodowca tutaj, my go dzisiaj odwiedzimy, u niego też nakręcimy film, ale może teraz za chwilkę przejdziemy, pokażemy to. A one nie są w tym, tej wolierze, tylko w tamtej drugiej, ale tutaj masz właśnie też gołębie takie, co przychodzą od hodowców różnych. Teraz przejdziemy sobie tutaj. A zobaczmy, przepraszam ci przerwę, zobaczmy, jak, gdzie akurat trafiliśmy. Piękna pogoda, wczoraj tutaj cały czas lało. A co to masz za kabinę jeszcze tak swoją drogą? To jest nasza oddziałowa. Ale patrzę, tablicy rejestracyjnej nie ma. Albo świeżo ukradziona, nie? Tak, nie? Na zimę wyrejestrowujemy. Aha, żeby nie płacić opłaty tej, tak? Możemy też sobie po prostu robić sobie wojlerkę taką. No, dobra, to teraz... A tam masz co tam za ten wolierę? Taką miałem, wiesz, prowizoryczną, ale będę tu przechodził. Dobra. Czas mnie zawsze goni. To są lotowe moje. Tu lotowe. Tu w tym roku też będziemy się starać u kolegi Jana Bochęciaka uruchomić taki gołębnik, jak mamy w Kosakowie. A tu mamy te kolegi i pokażmy może jakieś jednego, dwa. Tu trochę ciemno jest, ale to nic, to wyjdziemy może do jasnego zaraz. To są gołębie młode. To jest, nie uciekać, szpaki widzę, masz takie dwa też, fajne. Nie, dwa są, zobacz. A nie, to jest taki ten, dobra, pstry. Dobra, przejdziemy tu. O, tu dodaj do jasnego, może tutaj tak. Możemy wejść na zewnątrz. Nie, nie, bo to, nie, tu jest dobrze, bo nie będzie wiał wiatr. To jest ten 2133. To jest fajny gołąb. On był lotowany już, jak widać, jest spierzony. On miał bodajże 3 konkursy, jak pamiętam. On w oddziale jakim lotowany jest? Jordanów. I też właśnie ten kolega Mieczysław został mistrzem oddziału na młode, nie? No to myślę, że te gołębie... W tym roku. Gołębiami, w tym to roku, te tak. Gołębie latały. Czy to jest drużyna ta, co była z tych gołębi? Tak, bo tam gołębie... jest 10 gołębi przelotowanych, a 4 bodajże albo 5 jest po wdowcach. Dokładnie. Dobrze. Ale ten gołąbek jest... A pokażmy tego szpaka jeszcze, bo ten szpak, bo pamiętasz po czym jest? No nie pamiętam do końca, ale o fajnej budowie jest. Tam jeszcze chyba te gołębie tydzień czasu będą bodajże na aukcji u nas. Ale sobie możemy to zobaczyć właśnie. Trochę przestraszony, bo... No tak, bo jak krzyczenie, ja tu... Ale no może nie wiem, ja tutaj nie krzyczę. Chodź tu bliżej, tu, bo to jest jaśniej. O, ten szpak jest chyba po wdowcach, bo jak widzę, on nie ma piórka spuszczonego. 13.0, nie, 23, nie, oddział 13.05, a numer 0235. No bo to właśnie kolega Mieczysław mówił, że mu brakło obrączek i dokupił na te późne. To jest chyba z Zakopanego? Nie, nie, to jest Rabka. Nie, oddział Rabka. Rabka? A 236 ty co masz, jaki? Rabawyżna. To jest Rabawyżna. Aha, Rabka, Rabawyżna, rzeczywiście, dobra. No fajne. Samiczka będzie chyba. Chyba będzie samiczka, ale no widać fajnie. Tych gołębi mamy ile? 15 sztuk. Tam na internecie mamy je wszystkie wystawione. Wszystkie już są? Wszystkie. Wszystkie. No. Wszystkie. No i tu jeszcze może pokażemy moją drużynę lotową. O właśnie, bo mamy przy okazji gołębi tutaj. To są twoje, co lotowały, tak? Tak. I ta cała drużyna jest na sprzedaż? Nie. Dwie będą, bo ja chciałem się pochwalić, że lotowałem 3 drużynami. I 3 drużynami zdobyłem pierwsze, drugie. To znaczy, ile w gołębi w drużynie było? No wszystkich, w tej drużynie, która będzie na sprzedaż, to były zaciemniane, tam przewaga jest samiczek. Tam było 21 na spisie i zostało ich po lotach bodajże 16 albo 17, bo jeden dotrzedł. No i ta drużyna zdobyła mistrza oddziału. Aha. I w okręgu jest 4 przodowym. Czyli mistrzostwa drużyna z oddziału Rabawyżna. Tak, ona będzie cała na sprzedaż, tak. Ponieważ ja nie chcę tych zaciemnianych. Specjalnie sobie też chowałem takie gołąbki późniejsze. No tu na przykład jest gołąbek, córka gołąbka, którego... A jeszcze tak przerwę ci, masz na ruszcie, widzę takim tym suchym ruszcie wszystko. To mam od Marka dodatkowo Czmarka Trzaski. Tak, widzimy. Ale tu jest właśnie ciekawostka. Ten gołąbek zdobył 5 konkursów i to jest córka gołąbka, którego zakupiłem wtedy na aukcji charytatywnej Ludzki Gest. Tego Arika Dijkstry. Arjen Dijkstra. Dijkstra, tak, dokładnie. Arjen Dijkstra. A ten ojciec już jest właśnie w Stanach, tam u kolegi mojego, ale ja sobie wychowałem młode, fenomenalnie fajnie leciał. Do krzyżówki dałem od kolegów baranowskich samiczkę taką. Mistrzów Polski też, tak. To w kilku kategoriach. To tam jest głowa od Gregora Wicharego, był ojciec zakupiony z tych właśnie paszków 808, też fajnie ma 3 albo 4. A szpak, szpak? Bo to tak się szpaka mam akurat z moich gołąbków, mam tutaj. Znaczy ojciec to był od kolegi Staszka pary pożyczony, on mi pożyczył samczyka i a matka no to jest u mnie taka. Od kolegi Andrzeja Janowca dostałem w prezencie samiczkę, bardzo fajnego, on ładnie się zrobił. Także te gołębie będziemy mieli na aukcjach drużyny będzie... i drużyna jest drużyna tutaj. Drużyna Kingi, czyli żony mojej
która była druga w oddziale, będzie na sprzedaż i pierwsza, która była na trzecią synach, sobie zostawię. A trzecią sobie, no bo ja nie chcę dużo mieć w tym roku, ja zostawiam stąd może 10 gołąbków, a resztę, ale właśnie nie wybieram, żeby koledzy nie mówili, że wybieram słabsze czy coś, po prostu cała drużyna, nawet dołączę tam spis, cała drużyna będzie na sprzedaż, jedna jak i druga. Dobrze, drużyna. Także na razie dziękujemy. Dziękujemy, no i oczywiście zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.